Żeby zacząć materiał, muszę skoczyć jak Adam Małysz. Witam. Cały pakiet bolotnika? A ciebie to udziwiaje? On był krajnie chodowym towarem w kolonii. I jego производством занимались не только эти чокнутые придурки на болотах. Кстати, я даже знаю место, где можно раздобыть еще один такой пакет. Правда? И где же? Хочешь подзаработать, да? Не отказался бы. В свое время один парень по имени Джака организовал лабораторию по производству болотника недалеко от входа в новый лагерь. У него там были целые залежи этой болотной травы. Думаешь, там еще могло что-то остаться? Возможно. Правда, проверить это будет довольно трудно. Ведь там сейчас кругом орки. Но если вдруг все-таки решишь наведаться в долину рудников, можешь попробовать заглянуть и туда. Только не забудь, что это я рассказал тебе о том месте. Не волнуйся, я все понимаю. Co w takim razie zrobisz ze złodziejem? Pewnego dnia złapię go, jak będzie palił moje ziele. A wtedy znajdę spokojne miejsce i dam mu lekcję, której nie zapomni. Jak spiorę go tutaj, na środku podwórka, to zobaczą mnie wieśniacy i nie wyrobię na grzywny. To znaczy? To dość proste. Nie możemy gnębić chłopów, bo Li każe nam za to płacić wysokie grzywny. Onar tak to zorganizował. Im więcej świadków, tym większy smród, a wtedy sprawa robi się kosztowniejsza. Tak więc zamierzam wykonać swój ruch cichaczem. No dobra. Trudno mi w to uwierzyć. Co tobie нужно? Cifer powiedział, że ktoś mu ukradł paczkę bagiennego ziela. I co? Myśli, że ty to zrobiłeś. O, więc dlatego się tak na mnie ten pogapi. Ostatnio byłem dla niego bardzo uprzejmy, bo myślałem, że jest mu ciężko. Ale nic to nie dało. Ja byłem dla niego uprzejmy, a on się gapił, jakby chciał mnie zabić. No ale dobrze, to przynajmniej... Czy ta paczka bagiennego ziela przypadkiem nie należy do ciebie? A niech mnie! Skąd to masz? To długa historia. Zresztą nieważne. Porządny z ciebie gość. Masz. Weź to jako nagrodę. Dobrej zabawy. Najpierw pozwól, że sobie skręcę. Zdobyliśmy ją wcześniej w... Aha, muszę uważać, żeby tutaj nie narazić się. O, rody! Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Skocz, chłopcze, lepiej na pastwisko i pobaw się w ciuciu babkę z owieczkami. Jestem dość silny. Nonsens! Nie uniósłbyś nawet przyzwoitego miecza, takiego jak choćby mój! Powiedziałem, że jestem dostatecznie silny. Jesteś rozbrajający! Zaryzykujesz zakładzik? Założę się, że spokojnie dam sobie radę z twoim mieczem. Naprawdę? Ile chcesz przegrać? No cóż, wyglądasz raczej na biednego durnia. Powiedzmy 30 sztuk złota. Masz chociaż tyle? Mamy. Jasne. Niech no spojrzę. Proszę. W porządku, zobaczmy, na co cię stać. Choćby na to. No cóż, wygląda na to, że wygrałeś. Kto by przypuszczał? Naprawdę nie wyglądasz mi na kogoś, kto miałby tyle krzepy. Wygląda na to, że właśnie straciłem 30 sztuk złota. Oto pieniądze. A teraz oddaj miecz. Proszę. Czas najwyższy. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu?
Jeśli o mnie chodzi, nie ma sprawy. Może i nie zamierzam dołączyć do najemników, ale to zawsze i tak możemy porobić zadanka sobie, tak? 18:18, myślę, że warto by było iść spać. Nic na tym nie stracę. Z Kordem właśnie bym pogadał, bo nie wiem, czy on będzie mnie szkolił, jeśli nie będę najemnikiem. Wydaje mi się, że chyba tak. Wynocha z mojego łóżka! Pajduka ja prilagu. Co ciebie nóż? Jarvis Kord. Czego chcesz? Jeśli masz problem z wilkami albo polnymi bestiami, porozmawiaj z którymś z młodszych najemników. Możesz do mnie przyjść, kiedy pojawią się tu paladyni. Co? Zawsze, kiedy przychodzi do mnie jakiś wieśniak, chodzi o rzeź na niewinnych zwierzętach. Nie jestem wieśniakiem. Tak? A zatem czego chcesz? Naucz mnie walczyć. Trenuję tylko najemników. Albo bardziej doświadczonych wojowników. Nie marnuję czasu na amatorów. Dopóki nie nauczysz się prawidłowo trzymać broni, nie masz tu czego szukać. No ja umiem walczyć. Chcę zostać najemnikiem. Wyglądasz mi raczej na kogoś, kto urodził się do pracy w polu, chłopcze. Potrafisz trzymać broń? To może broń jednoręczna. Nie jestem w tym aż taki zły. W takim razie dwuręczna. Z pewnością szybko się nauczę. No cóż, przynajmniej nie jesteś zupełnie zielony. Dobrze, przyjmuję cię. Mogę cię nauczyć, czego tylko zapragniesz. Wolę jednoręczną. Podobno należysz do wodnego kręgu. Który dureń nie umiał siedzieć cicho? Lares wspominał, że pomożesz mi, jeśli powiem, że jestem jego protegowanym. Wygląda więc na to, że muszę się z tym pogodzić. Dobrze, czego ci potrzeba? Tylko uważaj, co teraz powiesz. Jeśli nie spodobają mi się twoje słowa, to pożałujesz. Możesz pomóc mi w dołączeniu do najemników. A to dobre. Jasne, spróbuję. Coś jeszcze? Prawdę mówiąc, to niczego mi nie potrzeba. Sam sobie jakoś poradzę. Jak sobie tam chcesz. Jeśli się dowiem, że nie trzymałeś gęby na kłódkę, lepiej trzymaj. Pomóż mi zostać najemnikiem. Pomyślmy. Na pewno musisz w tym celu pogadać z Torlofem. Rozmawiałeś z nim na ten temat? Nie bardzo. Dobrze, bierz się do roboty i wróć, gdy będzie już po wszystkim. Naucz. Mogę cię nauczyć walki. Okej, broń jednoręczna. Broń jednoręczna. Broń jednoręczna. Broń jednoręczna. Próg szkolenia jest zbyt duży. Mamy mistrza. Już jesteś lepszy. Tak trzymać. Ekspert. Trochę punktów nauki poszło, no zostało mi 14. Zaledwie. No dobra, trochę się wyczerpałem z tych. Co ty chcesz? Punktów nauki. Dobra, możemy iść. Dobra, no to mi starczy na pewno na pierwszy rozdział. No wow, nie osiągnąłem za dużo w innych kwestiach, ale jednoręczną mam dobrze ogarniętą już. Idziemy z Festerem na polne bestie walczyć. Wow, mistrza mamy. Znaczy eksperta. Nazewnictwo inne. Gdzie jest ten Fester? On tu powinien być. Może za wcześnie jest. I idzie chyba. Z tego, co mi się wydaje. Albo śpi.
dużo punktów złota. A ty gdzie się wybierasz? Chciałem się tylko rozejrzeć, to wszystko. Na ludzi takich jak ty czekają tu same kłopoty. A ty mi mówisz, że chcesz się tylko rozejrzeć? Ha! Zmierzasz w kierunku dworu. Po co inaczej przywlógłbyś się aż tutaj, Nie wciskaj mi więc kitu i pozwól się przeszukać. Wtedy będziesz mógł przejść. Trzymaj łapy przy... Albo co? Albo przez następne kilka dni nie będziesz w stanie nie wiem, czy to dobrze. Przekonamy się. Załatw go! O Jezu. Inaczej nie ma opcji. A ci dwaj to kto? Najemnik i najemnik. Farmer. Dobra. Bo ten Raul to... sprowadzi na nas problemy. Dobra, szukam tego. Z Torlofem nie będę gadał, nie ma po co jak na razie. Tego Festera poszukam. Tu gdzieś powinien spać chyba. Co jest? Mogę li ja coś dla ciebie zrobić? Loa. Kto to jest kurwa Loa? Czego chcesz? Твое лицо мне кажется знакомым. Да, вроде бы я тоже тебя припоминаю. Ах, ну да, теперь вспомнила. Где, что? Фильм гест. Это выглядит, как бы мы были в порте, Коринис. No tak, to wygląda jak Port Corinis. W imieniu jego wysokości, króla Robara II. To już taka gotikowa animacja, co nie? Bardzo gotikowa. No jak? Припоминаешь? Еще бы. Да уж, здорово ты мне тогда врезала. Похоже, долго я тогда пробыл в отключке. А когда очнулся, тебя уже не было рядом. Извини, но тогда я не знала, можно ли тебе доверять. А теперь знаешь? Теперь тоже не знаю. Но, пожалуй, что в этот раз пожалею твою рожу. Очень на это надеюсь. Ты тоже была в долине рудников? Да, к несчастью, мне тоже пришлось там побывать. В котором обожжение не знамей. Но теперь все в прошлом, так что не стоит об этом вспоминать. Что нового? Вместо того, чтобы мучить меня глупыми вопросами, лучше займись чем-нибудь полезным. Ладно, извини. Ну, добра. Надал не вем, где Фестер. Бо тутай тоже шпел некоторые. Śpiał do nie wiadomo jakiej godziny. Bennett, Farmer, Gunnar, Farmer. No, nie wiem właśnie, gdzie jest ten Fester śmieszny. Śpi jeszcze? Ci ludzie nie mają co robić, tylko spać. Wiecznie spać. 8 godzina zaraz. Hodges. Elena. Najemnik. Jarvis. Hej, czy ja cię skądś nie znam? To możliwe. Też byłem w kolonii. Tak. Czego chcesz? Jak wygląda sytuacja? Teraz mamy poważne kłopoty.
Wśród nas, najemników, tworzą się dwa obozy. Sylwio i jego ludzie nie wierzą, że Lee ma dobry plan. Mhm. Chcę zostać najemnikiem. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. W czym problem? No cóż, muszę głosować za tobą albo przeciwko tobie. A w obecnej sytuacji zagłosuję na ciebie tylko wtedy, jeśli będę pewien, że stoisz po stronie Lee. Więc co powinienem zrobić? To proste. Obij paru chłopaków Sylwia. Tym sposobem obie strony będą dokładnie wiedziały, za kim się opowiedziałeś. A jeśli do tego będziesz się trzymał zasad pojedynku, to zaskarbisz sobie szacunek pozostałych. Ilu ludzi Sylwia powinienem pokonać? Jeżeli powalisz trzech z nich, pokażesz, po czyjej jesteś stronie. Kogo wybierzesz, to już twoja sprawa. Mała rada. Nie chodzi o sprawdzian twojej odwagi. Nie zadzieraj z Sylwiem. Zrobi z ciebie siekane kotlety. No pewnie tak. Którzy z najemników to ludzie Sylwia? Jest sześciu chłopa. Po pierwsze Sylwio i jego prawa ręka Bulko. Potem Rod, Sentenza, Fester i Raul. Reszta jest neutralna. Albo stoi po stronie Lee. Czaję. Co ty tutaj robisz na mojej kuchni? Coś tutaj wspaniale pachnie. O tak, już ja znam takich jak ty. Myszkujecie po całym domu. Najpierw się przymilacie, a kiedy człowiek chce was o coś poprosić, nikogo nigdy nie ma. Jestem głodny. Nie karmię włóczęgów. Jedzenie jest dla tych, którzy pracują. I dla tego najemnego motłochu, oczywiście. Szukam pracy. Chcesz pracować na farmie? Jedynie Onar może o tym decydować. Farma, jak i cała dolina, należą do niego. Właściwie to chciałem się przyłączyć do najemników. Jesteś więc jednym z tych przestępców z kolonii karnej. Mogłam się domyślić. Zostaw mnie w spokoju, jest was tu wokoło już dostatecznie wielu. Dlaczego tak nie lubisz najemników? Ci durnie strasznie grają mi na nerwach. Szczególnie Sylwio i jego tłusty kumpel Bulko. Przesiadują tu całymi dniami i uprzykrzają mi życie. Zupa za gorąca, mięso za twarde i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego więc nic z tym nie zrobisz? A co ja mogę, panie Mądralo? Pogrozić im wałkiem? Na wieśniaków to może działa, ale na tych śmierdzących drani nie. No my raczej nie pomożemy tutaj za bardzo. Najemnik. Jarvis. Więc mógłbym pobić paru ludzi. Sylwia. Wilk. Powinien był wiedzieć lepiej. Dobra, Fester jest już tutaj. Walczy. Czyli po ósmej po prostu poszedł tam. Czaję. Ej, ty! Co tutaj robisz? Przygotowuję się do bitwy. Dlaczego? Ostatnimi czasy chłopi mieli coraz większe problemy z polnymi bestiami. Niektórzy z nich zostali nawet pożarci. Pożarci. Onar nie uznał tego za zabawne. Nie zapłacił żadnemu z nas przez cały tydzień. Do pewnego stopnia była to moja wina. On dziwnie gada i denerwuje, co? Nie chcę, żebym zniszczył gniazdo tych stworzeń. Inni już porobili zakłady, czy uda mi się przeżyć. Przeżyć! Nieźle sobie radzę z mieczem, ale najlepszy jestem w łucznictwie. A dlaczego pytasz? No, tak po prostu. Gdzie jest gniazdo? Po środku tego pola, w dużej skale. Pójdziemy, pomożemy, a potem mordę obijemy.
Patrzcie, ile ja mam zadań teraz. W siłę będzie trzeba też dodawać. Patrzcie, ile zadań. Torba pełna rudy, delikatesy. Dużo zadań. Podejdź minutko. Moglibyśmy spróbować razem. Chcesz mi pomóc? Ale dlaczego? Chcę się do was przyłączyć. Ach, więc to tak. Chcesz pokazać, jaki jesteś odważny? Dobrze. Spróbujmy pokonać bestię wspólnymi siłami. Zaatakujmy gniazdo. Teraz? Czy potrzebujesz się wcześniej przygotować? Mógłbyś najpierw wrócić na farmę. Teraz jest odpowiedni moment. No dobrze. Zobaczmy, co my tu mamy. Idziemy. Ej, czekajcie, bo ja nie mam założonego łuku. Łuku. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Wolałbym, żeby strzelał. Jedna bestia mniej. Tam niczego nie. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Jedna bestia mniej. Jedna bestia mniej. Zaraz ukradniemy sobie. Dobra, tutaj widzę, że wątek nie jest rozszerzony. A więc to tutaj skończyli martwi wieśniacy. To obrzydliwe. Te obrzydliwe stworzenia powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Wracajmy. Podejdź minutko. Trzeba ci będzie znowu przetrzepać skórę. Zbratanie się z Sylwiem nie było dobrym pomysłem. Jesteś jednym z przydupasów Lee, prawda? Przyszedłeś do niewłaściwej osoby. Naprawdę tak to wyszło? Jezu. Na koniec chciałem już dwa ataki zrobić. Krytyki widzę, że w ogóle mnie siadają. Albo siadają i nic nie dają. Podejdź minutko. Trzeba ci... Nie no, krytyki siadają, to zadają właśnie. Starożytna tablica, złota moneta. Złota monesa, kopacza i tam tak dalej. Niczego niet. Różne głupoty. Zapiszmy grę i pójdziemy też od razu spać na tym. Proszę, zobaczymy następnym razem. Dobrze, już dobrze. No i stąd. Tu powinien być eliksir zręczności, z tego co mi się wydaje. Dlaczego w ogóle tu jest tyle złota rozsypanego? Zawsze tu był eliksir zręczności. Tam niczego nie. Widzę, że teraz nie ma tutaj niczego takiego. Mięso kopacza.
Nazwa tego grzyba jest super. Albo idźmy w stronę farmy Onara. Mogę tutaj przy okazji na te, na polne bestie iść. Dobra. Okej. Jest tu parę bestii. Pobijmy ich. Polna bestia, punkty trafień. Bestiariusz. Polna bestia. Aha, fajne to. Aha, czyli po prostu biegłość z jakimiś stworzeniami to powoduje. Ej, to mi się bardzo podoba. Naprawdę, jakie fajne. Dobra, ja bym poszedł tutaj spać i powybijamy jeszcze stwory w następnym odcinku sobie tutaj. Ej, bo to jest bardzo fajne. Dostajemy HP, dostajemy bonusy. Czyli za takie bicie orków w przyszłości tak samo będziemy dostawać jakieś taktyki i tak dalej. Czy właśnie taktyki może w walce z ludźmi, czy z tarczami i tak dalej. Znaczy widzę, że z stworzeniami tak jest, tak? Tamto to już sobie powiedzmy dopowiadam, no nie jestem... Nie jestem pewien. A ty gdzie się wybierasz? Chciałem się tylko rozejrzeć. To wszystko. Na ludzi takich jak ty czekają tu same Nie wcisk... Dobra. Jak tam sobie chcesz? Możesz mnie przeszukać. Spójrzmy, co my tu mamy. A, złoto. Niebezpiecznie jest nosić przy sobie złoto. Większość najemników to zwykłe rzezimieszki. Nie uczciwi ludzie jak ja. Chcę tylko 50 sztuk złota. Tyle wynosi myto. Płacisz tylko... Dobra, niech będzie już. Mam 400 sztuk złota. Nie wiem, czy jakbym poszedł teraz do miasta, czy bym tego tysiaka wycisnął. Będę potrzebował jakiegoś nauczyciela siły. Myślę, że będzie mógł być to... Erol. Erol będzie mógł wzmacniać nam siłę. Tylko musimy najpierw dla niego zadanie zrobić. Śpi... Godzinę. Bo teraz z Raulem będę mógł normalnie gadać, kiedy zapłaciłem. Myto. Co особенного w twoim mieczu? Ничего. Просто я привык сражаться исключительно с двуручным оружием. Все остальное как-то не по мне. А меня ты мог бы потренировать в обращении с ним? Конечно, приятель. Правда, для этого мне понадобится не меньше дюжины бутылок шнапса. Хм, ты в этом уверен? Можешь не сомневаться. Принеси мне выпивку. I ja pokażę ciebie, jak rozsiekać dwuręcznym mieczem. A zauważyłem, że ja nie dostaję wbite w broń dwuręczną. Nadal mam 10%. Chyba przydałaby ci się lekcja dobrych manier, co? Dalej, spróbuj. Oni zrobią sobie... Pokaż mu! Pokaż mu! Uwaga! Pokaż mu!
Dobrze, tak trzymaj. Pokaż mu. Nieźle. Co ciebie nużna? No proszę, jednak... Co ciebie nużna? Dobra, dwóch pobiłem już. Chłopaków. Kto jeszcze tam miał być? Weźmy do góry. Przewinimy. A, my jeszcze nagrywamy ten odcinek, dobra. Z najlepszymi... Rod, Sentenza, Fester, Raul. Są tacy sami jak on. Dobra, zaraz to ogarniemy. Tu jest Raul. Nie próbuj tego ponownie. Dobrze, wygrałeś. Proszę. Czas najwyższy. 100 expa dostałem. To jest Garvel? Grawo znaczy, no on wszędzie chodzi. Ej, ty! Czego chcesz? Chcę się przyłączyć do Lee. Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce Lee nie będzie miał tu nic do gadania. Co ty chcesz tym skazać? Każe nam tu tylko siedzieć i nic nie robić. Od czasu do czasu mamy tylko postraszyć kilku wieśniaków. I tyle. Silvio zawsze powtarza, że najlepszą obroną jest atak i ma do cholery rację. Chyba przywalę ci w mordę. Co? Właśnie tego ci teraz trzeba. Ciebie można. Do tej pory byłem miły, nieprawdaż? Był. No i pogodkę. Oni zrobią. Wal! Był miły w sumie. Ale Fester nawet nie potrafił tak dwóch ataków oddać na raz. Niech ma czego chciał. Niech ma czego chciał. Chyba się zmęczył. I chyba my też. Pokaż mu! Nieźle. Odłóż broń! No proszę, jednak można. Co ciebie nużna? Ledwo idziemy. Idziemy spać. Ile mamy życia? 10. Dobra, ja muszę się jakoś doczłapać. Widzimy się w następnym odcinku, cześć.